Szcigodni drodzy księża biskupi, bardzo serdecznie na Wasze ręce chcę złożyć podziękowania wszystkim biskupom w Polsce za taką wielką życzliwość dla naszych dzieł, za wspieranie, choćby tutaj za obecność, za tę modlitwę i za słowo. Księży biskupie, bardzo serdecznie dziękuję za to przypomnienie, że cokolwiek czynimy dzisiaj, no to ma swoją odpowiedzialność przed Bogiem, a to odpowiedzialność ważna i poważna, bo dotyczy wieczności. Bóg zapłać za to. Spojrzenie i uwrażliwienie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Wam, Szanowni Państwo, różnych godności, tytułów, odpowiedzialności za obecność nie tylko dzisiaj. Chciałbym szczególnie podziękować wszystkim tym, którzy dzisiaj patrzą poprzez telewizję Trwam albo słuchają w radiu i szczególnie patrząc w ekran telewizji, cieszą się niezwykle i są dumni. Może są to starsi ludzie, którzy nie mogli tutaj razem z nami być chorzy, a patrząc na Was, na Wasze twarze, drodzy studenci, są z Was po prostu dumni i tak po prostu, jakbyśmy byli w jednej rodzinie, się cieszą, że macie możliwość studiowania na tej uczelni. Pamiętajcie o tym, że jest cały zastęp ludzi, którzy Was bardzo. Wspierają i którzy patrząc na Wasze twarze pełne marzeń, planów, chcą dla Was po prostu szczęścia i Was nie opuszczą tu każdego dnia. Ta, ta pamięć niechże Was niesie i niechże Was wspiera w zdobywaniu każdego dnia wiedzy. Jak mówić, żeby być słuchanym? Pewnie na ten temat będziecie i takie pytania będziecie sobie zadawać w tym roku, niezależnie od tego, co studiujecie, roku akademickim. W jaki sposób przykuwać uwagę, żeby, być, żeby przeczytano mój artykuł, żeby, żeby posłuchano mojej wypowiedzi w radiu czy w telewizji. To sztuka. Ale jeszcze większą sztuką jest, jak mówić, żeby być słuchanym i zrozumianym. A jeszcze większą sztuką jest, no, którzy ją posiędzie? Mianowicie, jak mówić, żeby być słuchanym, zrozumianym i na dodatek, żeby to, co mówię, jakoś zostało zapamiętane, żeby miało wpływ na życie tych ludzi, do których mówię, żeby jakoś kształtowało opinie, postawy. To niezwykle ważne, trudne. Ale są tacy, którzy posiedli tę wiedzę lub tę sztukę. No, dość perfekcyjnie. Ale jesteśmy nimi zmęczeni. W imieniu wszystkich tych, którzy są zmęczeni skandalami, sensacjami opakowanymi w piękne medialne oferty, ale mamy tego już wszyscy dość. Nie wierzymy, choć najpiękniej wyglądają te informacje. W imieniu tych wszystkich ludzi. Proszę Was, drodzy profesorowie i wykładowcy, byście umieli tych młodych ludzi uczyć takich prawd i takich spraw i tak przekazywanych w różny sposób, że choćby były niesłuchane, choćby były nierozumiane, choćby były nudne medialnie, to jednak są na tyle ważne, że trzeba o nich mówić. Te sprawy nazywają się bardzo prosto. Już tu dzisiaj padały. Prawda, dobro, piękno. Zazwyczaj nie są medialne. Nie sprzedają się łatwo. Ale nie możemy ich zdradzić. W imieniu wszystkich tych ludzi, którzy są upokorzeni różnorako pięknie przedstawianym kłamstwem, proszę Was, drodzy studenci. I tę prośbę składam na ręce najmłodszych, w których twarzach tak wiele marzeń, tak wiele przekonania i tak wiele młodzieńczego idealizmu. Zapamiętajcie sobie te marzenia, z którymi tu dzisiaj zaczynacie ten rok akademicki. I niech Was niosą te marzenia. Byście byli zawsze zachwyceni dobrem. Święty Gerard Majella to taki przykład, że można w życiu być dobrym. Uwierz w to. To się kompletnie nie opłaca. Ale można. I na pewno warto. Szczęść Boże.